Żył mały artysta, marzyciel, co nocą śnił o muzyce. Recytacja to nie takie tam klepanie wiersza na pamięć, to też odpowiednie miny i gesty. Jak przedszkolaki radziły sobie w tej niełatwej dziedzinie, sprawdzaliśmy na konkursie recytatorskim 6. Artystycznego Festiwalu Przedszkolnego. Organizatorem festiwalu jest Orkiestra Arketti. Zaprezentowało się ponad 40 przedszkolaków z przedszkoli z Jaworzna i jednego z Chrzanowa. Bez wątpienia recytacja to dla maluchów świetny trening dla pamięci. To też zdobywanie umiejętności prezentacji przed publiką. Poprawia na pewno pamięć. Kształtuje sposób wypowiedzi dzieci, rozszerza słownictwo dzieci i przede wszystkim dzieci mają możliwość pokazania się przed publicznością, a to po prostu stwarza okazję do sprawdzenia przez dziecko, czy ma odwagę pokazać się publicznie. Przedszkolaki mówiły, że uczenie się wierszyków trudne nie jest. Tak mniej więcej trwa to 2 dni. Na temat gestów opinie były podzielone. Jedne uważały, że należy udawać i stroić miny, inne, że nie trzeba udawać, wystarczy poważnie powiedzieć wierszyk, ale należy, jak mówiły, zapamiętać dokładnie na pamięć. Tremy nie miały ani trochę. Recytowano wiersze Tuwima, Brzechwy, Chotomskiej, Staffa. Była więc opowieść o lisku. Rudy ojciec, rudy dziadek. Rudy ogon to mój spadek, a ja jestem rudy lis. Ruszaj stąd, bo będę gryzł. W tercecie, przykładnie gestykulując, recytowano Żuka Brzechwy. Powiedziała, co wiedziała i czy prędzej odleciała. Do Biedronki przyszedł Żuk w okieneczko. Panieneczka Wiedziwka, czego pan tu u mnie szuka? Skoczył żuk jak polny konik. Z galanterią zdjął melonik i powiada: wstań, Biedgonko, wyjdź, Biedgonko, przyjdź na słonko. Wezmę ciebie aż na łączkę i poproszę o twą rączkę. Nie brakło też znanego od pokoleń wierszyka o misiu. Proszę państwa, oto miś, miś jest bardzo grzeczny dziś. Chętnie państwu babkę podam, gdzie chcę podać, a to szkoda. Przedszkolaki życzyły sobie miłego występowania, niektóre życzyły sobie nagrody. Wszystkie występowały z autentycznym przejęciem. Zadrzał trwogi, no i w nogi, gajek, steczka, motek, rzeczka, a tam czekał ojciec drogi. Konkurs recytatorski zakończył 6. Artystyczny Festiwal Przedszkolny. Podsumowania tego istotnego i ważnego dla przedszkolnego świadka festiwalu dokonała Marzenna Synowiec, dyrektor organizatora Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna Arketti. Obserwujemy wzrost poziomu. Widać, że dzieci są coraz lepiej przygotowane i nauczyciele mają coraz trafniejsze pomysły. Talenty. Bardzo fajnie, że wśród dzieci pojawiają się talenty. Mamy nadzieję, że te talenty będą sukcesywnie z roku na rok kształtowane i rzeczywiście kiedyś z tych maluszków będziemy mogli zobaczyć artystów.